Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Mieszkanie w Łodzi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o projekcie wyjątkowym w naszym mieście w Łodzi. Jest ze mną pani Justyna Miłosz, przedstawiciel firmy Duda Development. Witam serdecznie. Chciałem zapytać panią o diasferę łódzką. Diasfera to jest dla niektórych może być słowo tajemnicze, ale na pewno intrygujące. Proszę powiedzieć coś więcej o tym projekcie. Diasfera łódzka jest to inwestycja mieszkaniowa w samym centrum Łodzi i wyróżnia się tym, że wyglądem nawiązuje do historycznych kamienic Łodzi. Więc to, że jesteśmy na granicy Śródmieścia i Widzewa, wskazywałoby na to, że chcielibyśmy właśnie odwzorować ten urok Śródmieścia i mam nadzieję, że nam się to udało. Proszę powiedzieć, ponieważ Państwa firma głównie inwestuje na rynku w Poznaniu, tutaj diasfera jest pierwszą inwestycją w Łodzi. Proszę powiedzieć, czy rynek łódzki jakoś różni się od tego poznańskiego? Czy ma swoje jakieś wyjątkowe walory, aspekty? Tak, zgadza się. Jako Duda Development diasfera łódzka jest to nasza pierwsza inwestycja poza Wielkopolską, a ściślej rzecz biorąc poza Poznaniem i okolicami, bo już zrealizowaliśmy takie projekty jak domy szeregowe i bliźniacze w Złotnikach pod Poznaniem, zamknięte osiedle domów jednorodzinnych w Morasku w Poznaniu, czy chociażby właśnie kamienica, inwestycja też również przypominająca kamienicę w centrum Poznania, to jest Fertel Wilda. I wracając do pana pytania, czy rynek łódzki i poznański się czymś różni? Ja myślę, że nie ma aż takiej różnicy, ponieważ my patrzymy bardzo indywidualnie na klienta i tutaj klienci w Łodzi, jak i w Poznaniu są bardzo podobni. Chcą mieć wsparcie podczas całego procesu sprzedażowego, ale chcą też mieć taką indywidualną ofertę, więc raczej nie mówimy klient w Łodzi, klient w Poznaniu, tylko generalnie staramy się do każdego klienta podejść indywidualnie, zapytać czego oczekuje, bo co innego chociażby singiel szukający mieszkania w centrum miasta, a czego innego oczekuje rodzina, która już chce mieć kawałek ogródka pod miastem. No właśnie, więc chciałem zapytać o tego klienta w Łodzi. Co Państwo oferujecie tutaj dla łodzian? To znaczy, czy te mieszkania w diasferze, to one są przeznaczone bardziej dla rodzin z dziećmi, czy właśnie dla singli? Proszę nam powiedzieć, czy to są duże, jeśli chodzi o powierzchnię, jaka jest powierzchnia tego mieszkania, jak to właśnie wygląda? W pierwszym etapie inwestycji oddamy tak naprawdę pod koniec przyszłego roku, w ostatnim kwartale, 199 mieszkań. Są to bardzo przestronne i ustawne mieszkania, a metraż jest bardzo zróżnicowany, bo są to mieszkania od 25 do nawet 90 metrów kwadratowych, więc tak naprawdę znajdzie dla siebie coś inwestor, który szuka fajnego mieszkania ustawnego, mniejszego pod wynajem, jak i rodzina z dziećmi, która chce mieć 4-3 pokoje, ale być blisko serca Łodzi, mieć wszędzie blisko. Czyli diasfera łączy taką nowoczesność, rozumiem, że pewnie nowoczesne technologie, także z tą fabrykancką historią Łodzi. Chciałem jeszcze zapytać panią, proszę właśnie powiedzieć, co klient diasfery może znaleźć w mieszkaniu, czyli na przykład podziemny parking, czy jakieś rozwiązania z zakresu smart home. Jak to właśnie w Państwa inwestycji wygląda? Dobrze Pan powiedział, że to jest nowoczesna inwestycja, ale z takim rysem historii, przez to, że wykorzystaliśmy, może najpierw powiem o zewnętrznej bryle budynku.
Tutaj projektanci bardzo się postarali, ponieważ wiedzieliśmy, że nasz sąsiad, Hotel Ambassador, ma bardzo piękną tutaj fasadę budynku, również przypominającą kamienicę, więc chcieliśmy, aby ten obszar miał taki nowy look, w związku z czym właśnie bryła jest tak zaprojektowana, aby przypominała kamienicę. Wykorzystaliśmy naturalne kamienie, nie jest to imitacja. Wykorzystamy również beton architektoniczny, jak i połączymy to z takimi standardową elewacją, jeżeli mogę tak powiedzieć. Cała inwestycja może się wydawać, że jest, bo inaczej, jest duża, bo będzie się mieściła między ulicą Targową a Kilińskiego, ale z zewnątrz wygląda, jakby to było kilka mniejszych kamienic właśnie przez to, że wykorzystaliśmy różne materiały i chociażby różne balustrady balkonowe. Jeżeli chodzi o wnętrze budynku, to tak jak Pan wspomniał, jak najbardziej miejsca parkingowe dla naszych mieszkańców będą. Będzie to ponad 80 miejsc parkingowych w parkingu podziemnym, ale również część wspólna, jak rowerownia, komórki lokatorskie, które można dodatkowo nabyć do mieszkań, jak i część zielona z placem zabaw. Wiemy, że przy Diasferze współpracujecie Państwo z konserwatorem zabytków. Proszę powiedzieć, jak przebiega współpraca? Współpraca przebiega bardzo dobrze, tak jak już powiedziałam. Chcieliśmy, aby ten budynek nie był tylko bryłą, jakich często dużo jest w mieście, ale żeby wyglądem nawiązywał do tej historycznej części Łodzi. Bardzo dobrym przykładem jest to, że w naszej inwestycji jest tak zwany budynek warsztatowy. To jest również budynek wpisany do ewidencji zabytków, więc musieliśmy z projektantami, z architektem również tutaj bardzo dobrze się przygotować do tego, aby to dobrze wyglądało. I co ciekawe, tam będzie w przyszłym roku już będą w sprzedaży 24 mieszkania w metrażu do 37 metrów kwadratowych, więc idealne właśnie dla inwestorów, jak i dla osób takich indywidualnych, które chcą mieć mały kąt, ale w centrum miasta. Proszę jeszcze powiedzieć naszym widzom, czy z racji tego, że ta inwestycja jest tak wyjątkowa i tak duża, czy przewidują Państwo jakieś promocje dla klientów? Tak, oczywiście. Standardowe ceny można sprawdzić na naszej stronie internetowej www.diasfera.pl, a w listopadzie mamy specjalną promocję z okazji takiej gorącej nazwy Black Friday, ale ten Black Friday u nas trwa przez cały miesiąc i to jest zniżka na wszystkie mieszkania na parterze. O szczegóły tutaj zapraszam wszystkich zainteresowanych do naszego biura sprzedaży przy ulicy Kilińskiego. I na koniec proszę jeszcze, jeśli Pani zechce, zdradzić naszym widzom rąbka tajemnicy, czy po Diasferze w Łodzi możemy liczyć na kolejną inwestycję Państwa firmy? No przed nami jeszcze drugi etap Diasfery, więc dużo pracy wszystkich naszych działów w firmie. Więc kto wie, na razie perspektywa jest taka, że w przyszłym roku oddajemy już do użytku mieszkania, czyli prawie 200 mieszkań w pierwszym etapie, a dalej ruszamy z drugim etapem. Dziękuję Pani za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Pani Justyna Miłosz, przedstawiciel firmy Duda Development. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnych odcinków naszego programu.